Dzień dobry Państwu. Otwieram 28. sesję Rady Miejskiej w Brwinowie, prowadzoną w trybie zdalnym. Wszystkich Państwa serdecznie witam. Na początek, jak zawsze w takich sytuacjach, chciałbym sprawdzić listę obecności. Proszę po wyczytaniu kolejnych radnych, proszę o potwierdzanie obecności. Pan Adam Adamczyk. Jestem obecny. Pani Marta Bartos. Jestem obecna. Pan Zbigniew Bartosik. Jestem obecny. Pani Aldona Górniak. Obecna. Pan Andrzej Guzik. Potwierdzam, jestem. Pani Lidia Iwoła. Obecna. Pani Małgorzata Jabłońska. Obecna. Pani Barbara Koralewska. W tej chwili jeszcze pani Barbary Koralewskiej nie ma. Pan Dariusz Krzemiński. Jestem, ale potwierdziłem też na tablecie, więc nie wiem, nie możemy na tabletach. Nie, ale to na tablecie widzę tutaj, ale przy takim zdalnym musimy w jakiś sposób ustalić listę, ponieważ nasza uchwała przewiduje potwierdzenie. A, podpisy, rozumiem, dobra. Ja po sprawdzeniu obecności przygotowuję listę i ją potwierdzam pisemnie. Dobra. Pani Małgorzata Kucharska. Jestem. Pan Karol Kin. Obecny. Pan Zbigniew Kurzątkowski. Obecny. Pan Grzegorz Matysiak. Jestem obecny. Pan Paweł Nyc. Obecny. Pani Adrianna Olczak. Jestem. Sławomir Rakowiecki, też potwierdzam swoją obecność. Pan Michał Segid. Jestem obecny. Pan Firmin Słojewski. Prosimy pana Firmina o potwierdzenie obecności. Firmin, głośny głos. Firmin Słojewski. Jestem obecny. O, dziękuję. Pan Marek Winiarski. Obecny. Pan Rafał Wysocki. Pan Rafał Wysocki, proszę o potwierdzenie obecności. Czego nie ma chyba? Nie, ja go widziałem. Ja też go widziałam. Cześć. Pan Rafał Wysocki. Też mówił. Jest, ale ma wyłączony mikrofon. A, no to trzeba mu... Rafał Wysocki, włącz mikrofon. I potwierdź obecność. Podobnie pani Koralewska też ma problem z mikrofonem. Pani Barbara Koralewska, proszę o potwierdzenie obecności. A teraz słychać mnie? Tak, słychać. Tak. Dziękuję. Pan Maciej Żukowski. Obecny duchem i ciałem. Dobra, dziękuję. Jeszcze pan Rafał Wysocki. Jeszcze proszę pana przewodniczącego o wpisanie mnie obecności. Bo... Ale już wpisałem. A ja jestem ciągle nie zamalowany. Ale ja tego nie wpisuję, to wpisuję w biuro rady. A ja wpisuję, potwierdzam na liście obecności. Rozumiem. Albo niech pani kliknie kworum też. A no właśnie. To już raz próbowałam zrobić i się wylogowałam niechcący. Właśnie. Ale widać, jak rozmawia przez telefon. Mhm. Pan Rafał Wysocki jeszcze został. Proszę wszystkich też na... Rafał za chwileczkę dołączy, ma problemy techniczne, już rozwiązuję. Aha, proszę o potwierdzenie wszystkich kworum, czyli w systemie e-sesja kliknięcie kworum i wtedy na tej liście, która jest wyświetlana, potwierdzi się obecność. Pan Zbigniew Bartosik, pani Aldona Górniak, pani Małgorzata Jabłońska, pani Małgorzata Kucharska, pan Grzegorz Matysiak, pani Adriana Olczak, pan Firmin Słojewski, pan Rafał Wysocki. Nie mogę potwierdzić, ponieważ mam tu, zgłaszałam
No dobrze, to poproszę tak samo jest. Pana Łukasza z Biura Rady, żeby potwierdził obecność pani Małgorzaty Kucharskiej. Zaznaczył tak. Obecność. I być może będę musiała mówić. Ja też mam problem tutaj z połączeniem, więc proszę mnie wpisać, że jestem obecny. Ja, dobra, też mam, jeszcze, ja też mam problem, bo po kworum pisze, że brak internetu. Koniec. Tak, u mnie też. To jeszcze poproszę panią Małgorzatę Kucharską. Kucharską też proszę. Proszę zaznaczyć. Tak, pan Grzegorz Matysiak. Proszę o potwierdzenie obecności w systemie sesja, czyli sprawdzenie kworum. Już odpalam tablet, bo nie sądziłem, że to trzeba na dwa fronty, ale już... Nie no, głosowanie będzie przez tablet. Dobrze, już odpalam. Dobra. A Rafał proszę. Wysocki? Jeszcze ma problem. Ale łączył się z kimś? Nie wiem, Patryk mówił, że tam... Go... Aha, rozumiem. No, widać Wysockiego, ale go nie słychać. No to proszę o potwierdzenie obecności pana Grzegorza i pana Rafała. Stwierdzam, że obecnych jest 21 radnych, czyli podejmowane przez Radę Miejską rozstrzygnięcia będą prawomocne. Na dziś, proszę państwa, był przewidziany następujący porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. To już się odbyło. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Lublinowie w sprawie oświadczeń majątkowych radnych. Punkt cztery, rozpatrzenie uchwał w sprawie zmiany uchwały numer 15/152/2019 Rady Miejskiej w Lublinowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brzminów na lata 2020-2028. 4.2. Zmian w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Brzminowie z dnia 19 grudnia 2019 roku. Punkt 3. Wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Brzminów. Punkt 4.4. Rozpatrzenia ponownie uchwalanego wniosku SOWE 2 Parzniew dotyczącego przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego w 2021 roku. 4.5. Rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Falenci dotyczącego przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego w 2021 roku. 4.6. Rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Żółwin dotyczącego przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego w 2021 roku. 4.7. Rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Otrębusy dotyczącego przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego w 2021 roku. 4.8. Zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Brzminów a gminą Nadarzyn dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich. 4.9. Zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Brzminów a gminą Nadarzyn dotyczącego wykonania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich. 4.10. Udzielenia powiatowi pruszkowskiemu w 2021 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej. 4.11. Szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 4.12. Uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brwinów. 4.13. Przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne, terapeutyczne na rok 2021. 4.14. Przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. 4.15. Zmieniająca uchwałę numer 58/518/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia na terenie gminy Brwinów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 4.16. Zamiaru przekształcenia oddziału przedszkolnych szkoły podstawowej imienia 11 listopada w Żółwinie w przedszkole w Żółwinie oraz utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego w Żółwinie. 4.17. Zamiaru utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego w Otrębusach. 5. Sprawy wniesione wolne wnioski. 6. Zamknięcie sesji, ponieważ od momentu wysłania do państwa zawiadomień, zaproszeń na sesję, wpłynęły dodatkowe wnioski, dodatkowe projekty uchwał. Proponuję, aby przyjąć dwa wnioski. Pierwszy, w punkcie 3, dodać informację burmistrza gminy Brwinów w sprawie analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych pracowników Urzędu Gminy Brwinów. Wtedy punkt 4, informacja przewodniczącego byłaby wtedy punktem
przepraszam, punkt trzeci była to punktem czwartym. Oraz dodania w punkcie 5, 18, 5, 19 i 5, 20 następujących projektów uchwał. Udzielenia pomocy 5, 18. Udzielenia pomocy rzeczowej gminie na danym zakresie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Mochowskiej na odcinku od ulicy Południowej w Żuwinie do granicy z gminą Nadarzyń. 5.19 zmieniająca uchwałę z dnia 26 marca 2020 roku Rady Miejskiej w Brinowie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień partnerskich dotyczących realizacji projektu w ramach planowanego w 2020 roku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych Konkursu Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT. Typ projektów: rozwój zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej, ścieżki i infrastruktura rowerowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 5.20 Udzielenia województwu mazowieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej. I to by było, to by był pierwszy wniosek o wprowadzenie czterech punktów do porządku obrad w takiej kolejności, jak wskazałem, oraz drugi wniosek: zamiany miejscami punktu 5.11 i punkt 5.12. W tej chwili jest tak, że w punkcie 5.11 jest szczegółowy sposób i zakres świadczenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, a w punkcie 5.12 uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brwinów. Z punktu widzenia praktycznego zamiana jest wskazana ze względu na to, że jeśli by powstały jakieś zmiany w regulaminie, wtedy to trzeba odnieść do szczegółowych warunków. W związku z tym procedowanie powinno się odbywać według kolejności 5.11 uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brwinów, 5.12 szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. To by były dwa wnioski. W związku z tym proszę Państwa o potwierdzenie kworum. Panie Przewodniczący. Ja proszę o zgłoszenie w forum, bo tablet mi się automatycznie zalogował i jeszcze walczę. Ja również proszę o potwierdzenie. Dziękuję. Pani Aldona. Panie przewodniczący, czy mnie pan w ogóle? Kto teraz mówił, bo nie wiem. Burmistrz. Pan burmistrz chce nam coś powiedzieć, ale chyba nie słyszymy. Panie przewodniczący, czy mnie słychać? Tak. Panie przewodniczący. Tak. Czy mnie słychać? Tak. W tej chwili coś się przerwało, połączenie. Chciałbym jednować, mianowicie ten punkt dotyczący. Teraz słychać. Chciałbym jeden punkt. Ale coś przerywa. W tej chwili znów nie słychać. Oświadczenia majątkowe. Przemieszczę się w nieco inne miejsce. Proszę o sprostowanie punktu dotyczącego. Ktoś walca gra zamiast burmistrza. Nic nie słychać. Oświadczeń majątkowych. Mianowicie to nie będzie praca również. Teraz wyjdę na zewnątrz. To zmarznie nam burmistrz. A to słychać mnie znaczy. Tak. Prośba o skorygowanie tego punktu dotyczącego oświadczeń majątkowych, bo to będą oświadczenia majątkowe pracowników Urzędu Gminy Brwinów oraz kierowników jednostek organizacyjnych. No to tutaj mam w punkcie mam zapisane tak, że informacja burmistrza gminy Brwinów w sprawie analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych. I to można na tym zakończyć. O, i to byłoby ok, bo pan po prostu mówił. Nie, ja mówiłem tu, że to taki punkt będziemy wprowadzać, a punkt ma dokładną nazwę informacja burmistrza gminy w sprawie analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych i wtedy pan przedstawi wszystkie te oświadczenia. Drugie, chciałbym prosić państwa o to, żebyście państwo z porządku obrad dzisiejszej sesji skreślili punkt 4.3 dotyczący rewitalizacji.
Wczoraj w czasie posiedzenia Komisji Inwestycji i Finansów był dyskutowany ten punkt szczególnie gorąco, szczególnie w kwestii dotyczącej wpisany w projekt uchwały pomysł czy zapis dotyczący prawa pierwokupu gminy Brwinów do nieruchomości, które miałyby się znaleźć na tym terenie rewitalizacji. Myśmy dzisiaj analizowali pod kątem prawnym to, czy nie wyłączyć, nie zrobić dodatkowego załącznika tego jakiegoś na przykład obszar o innym numerze, ale żeby dla tego obszaru tylko ustanowić prawo pierwokupu, nie ma takiej możliwości. Dlatego też chciałbym na następną sesję przygotować Państwu ten projekt uchwały, który otrzymaliście z jakimiś drobnymi autopoprawkami, ale do tego do uzasadnienia załącznik, że chciałbym Państwu pokazać, jaki też zakres specjalnej strefy rewitalizacji chciałbym, żebyśmy w kolejnym etapie przeprocedowali. Dlatego też myślę, że zasadnym byłoby przy tych wszystkich obawach, które były wczoraj formułowane przez Państwa radnych, żeby zdjąć z porządku obrad ten projekt uchwały, wprowadzić na kolejną sesję, ale wówczas no, przyjmując uchwałę i przyjmując zapis dotyczący prawa pierwokupu, otworzymy możliwość przygotowania projektu rewitalizacji czy planu rewitalizacji naszej gminy, a w kolejnym etapie, jak najszybciej się da, będziemy mogli przystąpić do uchwalenia specjalnej strefy rewitalizacji i wówczas prawo pierwokupu będzie dotyczyło nieruchomości wyłącznie na terenie specjalnej strefy rewitalizacji. Dlatego uprzejmie proszę Państwa o wykreślenie tego punktu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy są jeszcze jakieś wnioski do porządku obrad, do zmiany porządku obrad? Nie ma, w związku z tym przechodzimy do głosowania. W pierwszej kolejności będziemy głosowali wprowadzenie... Przepraszam, jeszcze Pani Aldona w kworum. Tak, proszę Pana Łukasza o potwierdzenie kworum Pani Aldony, bo ona o to prosiła. Dobra, wszyscy mają kworum potwierdzone. W związku z tym przechodzimy do głosowania wniosku. Pierwszy wniosek, wprowadzenie do porządku obrad czterech punktów. Informacji burmistrza gminy w sprawie analizy oświadczeń majątkowych trzech projektów uchwał, które Państwu przedstawiłem. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Kucharska za. Kucharska, proszę zaznaczenie Pani Małgorzaty. Pan Zbigniew Kurzątkowski jeszcze nie. Pan Andrzej. Pani Aldona Górniak jest za? Nie ma połączenia. Jestem za, nie pokazuje mi się przycisk głosowania. To naciśnij ten. Pani Aldona Górniak ma wyłączony mikrofon. O, dziękuję, udało się. Pani Aldona Górniak. Włączony. Mam włączony, ale nie mogę. Dobrze, ale mam pytanie, czy Pani jest za przyjęciem tego? Tak, za. Proszę o zaznaczenie, że Pani Aldona jest za. 21 radnych głosowało, 21 było za. Stwierdzam, że te punkty do porządku obrad zostały przez Radę Miejską przyjęte jednogłośnie. Przechodzimy do głosowania drugiego wniosku. Ten drugi wniosek to polegał na zamianie kolejności punktu 5.11 i 5.12. W punkcie 5.11 uchwalenie regulaminu, w punkcie 5.12 szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Pani Aldona jest za? Ja jestem za, ale nie mogę. Dobrze. Proszę zaznaczyć. I zagłosowali wszyscy. 21 osób za. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty przez Radę Miejską jednogłośnie. Przechodzimy do głosowania trzeciego wniosku. To jest wniosku, który zgłosił Pan Burmistrz, aby usunąć z porządku dzisiejszych obrad punkt 4.3. Wyznaczenie, to jest projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego obszaru rewitalizacji gminy Brwinów. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk.
Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Ja jestem za. Poprosimy Biuro Rady o zaznaczenie. Zagłosowało 20 radnych. Jeden radny wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. Zmiana porządku obrad polega w tej chwili na tym, że w punkcie 3 wprowadziliśmy informację burmistrza gminy Brwinów w sprawie analiz danych zawartych w oświadczeniach majątkowych. W związku z tym numeracja punktów się zmienia i punkt 4 to są informacje przewodniczącego w sprawie oświadczeń majątkowych radnych. Punkt 5 to jest rozpatrzenie uchwał. Z tego punktu została wykreślona uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Brwinów. W punkcie 5 i 11 mamy teraz uchwalenie regulaminu utrzymania czystości. W punkcie 5 i 12 szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów. W punkcie 5 i 18 udzielenie pomocy rzeczowej gminie Nadarzyn. W punkcie 5 i 19 uchwałę w sprawie zmiany wyrażenia zgody na zawarcie porozumień partnerskich dotyczących realizacji projektu w ramach planowanego w 2020 roku i 5.20 udzielenia województwu mazowieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej. I punkt 6 teraz sprawy wniesione wolne wnioski. Punkt 7 zamknięcie sesji. Przechodzimy do punktu 3. Informacja burmistrza gminy Brwinów w sprawie analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych. Bardzo proszę panie burmistrzu. Szanowni Państwo, przepraszam, ale mam pewien kłopot z wizją. No mam nadzieję, że teraz już mnie dobrze słychać. Słychać? Tak. No słychać, słychać. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jak co roku zgodnie z przepisami artykułu 24h ustęp 6 ustawy o samorządzie gminnym jestem obowiązany Państwu przedstawić na sesji informację o stwierdzonych nieprawidłowościach w oświadczeniach majątkowych pracowników Urzędu Gminy Brwinów upoważnionych do podpisywania decyzji w imieniu burmistrza oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. I tak, według wszystkie będą to dane na dzień 30, czyli według oświadczeń majątkowych składanych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. Pani Barabasz Danuta. Data wpływu oświadczenia 30 kwietnia 2020 roku, nieprawidłowości nie stwierdzono. Pani Agnieszka Dębowska, data wpływu 24 kwietnia 2020 roku. W części A punkt 9 wykazano samochód Ford Focus rok produkcji 2009. Natomiast według danych Urzędu Skarbowego samochód został wyprodukowany w 2008 roku. Pani Elżbieta Dolota. Zeznanie majątkowe złożone, oświadczenie majątkowe, przepraszam, złożone 15 kwietnia 2020 roku, nieprawidłowości nie stwierdzono. Pani Joanna Dzierzba, oświadczenie złożone 29 kwietnia 2020 roku, nieprawidłowości nie stwierdzono. Pani Zofia Kowalczyk, oświadczenie złożone 22 kwietnia 2020 roku, do oświadczenia majątkowego nie dołączono kopii zeznania podatkowego za 2019 rok, załączono informacje o przychodach. W oświadczeniu majątkowych brak informacji dotyczących posiadanych udziałów w nieruchomości wspólnej i garażu. Pani Anna Kozłowska, oświadczenie majątkowe złożone 20 marca 2020 roku, nieprawidłowości nie stwierdzono. Pani Anna Kurman, oświadczenie majątkowe złożone 21 kwietnia 2020 roku, w części A punkt 8 wykazano przychód zamiast dochodu. Pani Małgorzata Makowska, oświadczenie majątkowe złożone 19 marca 2020 roku, nieprawidłowości nie stwierdzono. Pani Ewa Przybylik, oświadczenie majątkowe złożone 28 kwietnia 2020 roku, w części A punkt 10 nie podano informacji w związku z jakim zdarzeniem zostały zaciągnięte pożyczki. Pani Anna Sobczak, oświadczenie majątkowe złożone 29 maja 2020 roku. Nie wykazano kwot uzyskanych z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich. Brak możliwości porównania w oświadczeniu majątkowym dochodów osiągniętych z tytułu pracy za granicą z zeznaniem podatkowym z powodu nierozliczenia tych dochodów w zeznaniu.
Pani Ewa Sobierańska, oświadczenie majątkowe złożone 30 kwietnia 2020 roku, nieprawidłowości nie stwierdzono. Pani Marta Szwemin, oświadczenie majątkowe złożone 21 maja 2020 roku, nieprawidłowości nie stwierdzono. Pani Irena Tokarewicz-Szomanowska, oświadczenie majątkowe złożone 28 maja 2020 roku. W części A, punkt 8, pozycja 1, wykazano przychód zamiast dochodu. Pani Beata Urbańska, oświadczenie majątkowe złożone 25 maja 2020 roku, nieprawidłowości nie stwierdzono. Pan Sławomir Walendowski, oświadczenie majątkowe złożone 1 czerwca 2020 roku, w części A, punkt 8, pozycja 1, wykazano przychód zamiast dochodu. Pani Bożena Żukowska, oświadczenie majątkowe złożone 20 kwietnia 2020 roku. W punkcie 2 nieprawidłowo podano powierzchnię działki oraz budynku mieszkalnego i gospodarczego nabytych w spadku. Powinna być podana cała powierzchnia działki i budynku z informacją, iż jest to współwłasność w udziale 2/3. W oświadczeniu podano 2/3 powierzchni działki i budynku. W części B nie podano adresu nieruchomości nabytej w spadku. Pan Jerzy Wysocki, oświadczenie majątkowe złożone 16 marca 2020 roku, nieprawidłowości nie stwierdzono. Pani Jolanta Spoczyńska, oświadczenie majątkowe złożone 30 kwietnia 2020 roku, nieprawidłowości nie stwierdzono. Pan Wiesław Urbański, oświadczenie majątkowe złożone 1 czerwca 2020 roku, nieprawidłowości nie stwierdzono. Pani Małgorzata Wojtyniak-Obwojska, oświadczenie majątkowe złożone 7 maja 2020 roku, nieprawidłowości nie stwierdzono. Pan Sebastian Kończak, oświadczenie majątkowe złożone 29 maja 2020 roku, nieprawidłowości nie stwierdzono. Podczas analizy treści oświadczeń majątkowych w badaniu poddano pod kątem formalnym wszystkie rubryki dokumentów co do spełniania kryterium staranności, rzetelności, zupełności, kompletności, wypełnienia wszystkich rubryk oświadczeń. Do właściwych urzędów skarbowych przekazane zostały oświadczenia majątkowe poszczególnych osób wraz z kopią zeznań rocznych. Zgodnie z artykułem 24 i ustawy, ustawy o samorządzie gminnym, jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Zakończyliśmy punkt 3. Przechodzimy do punktu 4. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Rwinowie w sprawie oświadczeń majątkowych radnych. Pan Adam Adamczyk. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Pani Marta Bartos. Punkt 1. W części A punkt 10 oprócz wskazania kwot zaciągniętych kredytów oraz warunków, na jakich zostały udzielone, należy określić, jaka kwota pozostaje do spłaty na dzień, na który składane jest oświadczenie majątkowe. Punkt 2. W części B nie wskazano adresu zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Pan Zbigniew Bartosik. Punkt 1. W części A punkt 10 nie określono, czy istnieją zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 tysięcy złotych. Jeżeli rubryka nie znajduje zastosowania w konkretnym przypadku, należy wpisać nie dotyczy. Punkt 2. W części A punkt 9 wykazano samochód Subaru Forester rok produkcji 2015. Natomiast według danych zgromadzonych przez urząd samochód został wyprodukowany w 2016 roku. Pani Aldona Górniak. W części A punkt 2 pozycja 3 należy wykazać uzyskany przychód i dochód. Podano tylko jedną kwotę. Pan Andrzej Guzik. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Pani Lidia Iwoła. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Pani Małgorzata Jabłońska. Punkt 1. Nie wykazano kwot uzyskanych z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich. Punkt 2. Do oświadczenia majątkowego nie załączono kopii zeznania za 2019 rok. Pani Barbara Koralewska. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Pan Dariusz Krzemiński. Nie podano informacji o działce, na której posadowiony jest dom wykazany w części A punkt 2 pozycja 1. Pani Małgorzata Kucharska. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
Pan Zbigniew Kurzątkowski. Wszystkie posiadanie nieruchomości należy wykazywać w części A oświadczenia w przeznaczonych do tego celu pozycjach, podając ich rodzaj, wartość oraz przysługujący do nich tytuł prawny. Pan Karol Kim. Punkt pierwszy. Nie podano informacji o działce, na której posadowiony jest wykazany w oświadczeniu dom. Pan Grzegorz Matysiak. Punkt 1. Nie podano informacji o działce, na której posadowiony jest wykazany dom, wykazany w części A, punkt 2, pozycja 1. Punkt 2. W części A, punkt 8 nie wykazano dochodu uzyskanego z tytułu pełnienia obowiązków społecznych. Punkt 3. Wystąpiła rozbieżność dotycząca miejsca położenia garażu zgodnie z centralną bazą danych ksiąg wieczystych. Adres jest inny niż wykazany w oświadczeniu majątkowym. Punkt 4. Wystąpiła rozbieżność w adresie zamieszkania pomiędzy oświadczeniem majątkowym a zeznaniem podatkowym. Pan Paweł Nyc. Punkt 1. Występuje rozbieżność pomiędzy wykazaną w oświadczeniu majątkowym kwotą osiągniętego dochodu z tytułu umowy o pracę, a kwotą wykazaną w zeznaniu rocznym za 2019 rok, którego kopię podatnik załączył do oświadczenia majątkowego. Punkt 2. W części A, punkt 10. Nie podano informacji w związku z jakimi zdarzeniami zaciągnięto wykazane zobowiązania pieniężne. Pani Adriana Olczak. Punkt 1. W części B, pozycja 4, nie podano miejsca położenia adresu działki wykazanej w części A, punkt 2, pozycja 4. 2. W części A, punkt 9, pozycja 1, podano rok produkcji samochodu 2013, natomiast według danych zgromadzonych przez urząd samochód został wyprodukowany w 2014 roku. Pan Michał Segit. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Pan Firmin Słojewski. Punkt 1. W części A, punkt 2, pozycja 3, nie podano tytułu prawnego do wykazanej nieruchomości. Punkt 2. Nie wykazano dochodu z innych źródeł rozliczonego przez podatnika w zeznaniu za 2019 rok. Pan Marek Winiarski. Nieprawidłowości nie stwierdzono. Pan Rafał Wysocki. Punkt 1. W części A, punkt 8, wykazano przychód zamiast dochodu. Pan Maciej Żukowski. Punkt 1. Wystąpiła rozbieżność w adresie zamieszkania pomiędzy oświadczeniem majątkowym i zeznaniem podatkowym. Punkt 2. W części A, punkt 8, podano dochód z tytułu diet uzyskanych w okresie od 1 maja 2019 roku do 28 maja 2020 roku. Natomiast oświadczenie winno zawierać dane na dzień 31 grudnia 2019 roku. Na tym, proszę Państwa, zakończyliśmy punkt 4. Przechodzimy do punktu 5. To jest do rozpatrzenia uchwał w sprawie 5.1 zmiany uchwały nr 15-152/2019 Rady Miejskiej w Żulinowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2020-2028. Bardzo proszę pana Grzegorza Matysiaka, przewodniczącego Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów, o przekazanie opinii komisji. Panie przewodniczący, dziękuję za głos, ale to przewodniczący Rafał Wysocki prowadził wczorajszą komisję, także przekazuję głos swojemu zastępcy. Dziękuję. Bardzo proszę pana Rafała Wysockiego. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię komisji. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana burmistrza o przedstawienie autopoprawek do projektu uchwały. Panie przewodniczący, proszę, żeby autopoprawki zarówno do projektu uchwały dotyczącej zmiany WPF-u, jak i do następnej uchwały dotyczącej zmiany budżetu przedstawiła pani skarbnik. Bardzo proszę pani skarbnik. Proszę państwa, w WPF-ie jest tylko jedna autopoprawka. W załączniku numer 1 na stronie pierwszej w punkcie 2.2.1 na dole kwota powinna być 2 602 446,54 zł. Rozumiem, że pani skarbnik, że ta autopoprawka była przedstawiona na wczorajszej komisji, tak? Tak. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, czy są jakieś wnioski bądź pytania do tego projektu uchwały? Nie ma, w związku z tym przechodzimy, sprawdzamy kworum.
Pan Dariusz Krzemiński i pani Firmin Słojewski. Pan ja Dariusz Krzemiński i pan Firmin Słojewski nie potwierdzili. Ja proszę o potwierdzenie. Dobrze, proszę bardzo. Pan Dariusz Krzemiński słyszy nas? Pan Firmin Słojewski nas słyszy? Jest pan Firmin, potwierdził. Pan Dariusz Krzemiński jeszcze. Prosimy o potwierdzenie kworum lub akceptację słowną, że bierze pan udział w tej chwili w obradach. No nic, w związku z tym proszę Biuro Rady, ale nie o potwierdzenie tego, tylko no, że niestety nie mamy potwierdzenia, w związku z tym nie możemy zaznaczyć udziału pana Krzemińskiego w tym głosowaniu. W związku z tym przechodzimy teraz do głosowania. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Górnia Kaldona jest za. Dziękuję. Głosowało 20 radnych. Wszyscy radni głosujący byli za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.2. Mam prośbę do pana Krzemińskiego, żeby potwierdził swoją obecność. Nie widzę tutaj na ekranie teraz pana Dariusza Krzemińskiego. Ma wyłączony mikrofon. Pan Dariusz Krzemiński, proszę o potwierdzenie udziału w sesji. No niestety pan Krzemiński w tej chwili nie bierze udziału w sesji. Przechodzimy w związku z tym do punktu 5.2, to jest do zmian w uchwale budżetowej. Bardzo proszę pana Rafała Wysockiego o przedstawienie opinii Komisji Inwestycji. Komisja Inwestycji projekt uchwały budżetowej zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panią skarbnik o przedstawienie autopoprawek do projektu uchwały. Autopoprawka polega na tym, że z jednego zadania inwestycyjnego zdejmowany jest kwota 933 zł i o tyle zwiększany jest dotacja dla marszałka województwa mazowieckiego, natomiast powoduje to zmiany w kilku miejscach. W samej treści uchwały na stronie pierwszej dopisuje się tire czwarte, w paragrafie 3 dopisuje się tire czwarte w brzmieniu. W dziale 921, rozdział 921-16, paragraf 60-50 biblioteki, w punkt 1 opracowanie dokumentacji projektowej budowy biblioteki na działce numer ewidencyjny 56/1 i 56/4 przy ulicy Grodziskiej w Brwinowie zmniejsza się plan wydatków o 933 zł do kwoty 107 116,50 zł. Paragraf 9 otrzymuje obecnie brzmienie. W załączniku nr 3a do uchwały budżetowej nr 15-153-2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 19 grudnia 2019 roku pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku wprowadza się następujące zmiany. W dziale 600, rozdział 613, paragraf 6300, drogi wojewódzkie, w punkt 1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego przebudowy drogi wojewódzkiej nr 720 ulicy Biskupickiej w Brwinowie na odcinku od kilometr 10 plus 005 do kilometr 10 plus 461. Zwiększa się plan dotacji o 933 zł do kwoty 21 622 zł. Paragraf 10 otrzymuje brzmienie. Tekst jednolity załącznika nr 3a
do uchwały budżetowej nr 15-153-2019 Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 19 grudnia 2019 roku pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku po zmianach wprowadzonych zgodnie z paragrafem 9 zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 9 ma teraz numer 11, paragraf 10 ma numer 12, paragraf 11 ma numer 13. W załączniku nr 2 w tabeli wprowadza się pozycję dział 600, rozdział 613, paragraf 630. Kwota przed zmianą 20 689 zł plus 933 zł, plan po zmianie 21 622 zł. Wprowadza się pozycję dział 921, rozdział 921, 16, paragraf 605. Kwota przed zmianą 108 049 50 minus 933 zł, plan po zmianach 107 116 50 groszy. W uzasadnieniu wprowadza się uzasadnienia do tych dwóch rozdziałów. W załączniku numer 3 w dziale 921, rozdział 921 16, budowa paragraf 60-50, opracowanie dokumentacji projektowej budowy biblioteki na działce numer ewidencyjny 56/1 i 56/4 przy ulicy Grodziskiej w Brwinowie. Zmniejsza się plan wydatków o 933 zł do kwoty 107 116 zł 50 groszy i wprowadza się załącznik numer 6. Pozostałe wydatki majątkowe w 2020 roku, gdzie w pozycji drogi wojewódzkie na pomoc finansową dla województwa mazowieckiego zwiększa się plan z kwoty 20 689 zł do kwoty 21 622 zł. To są wszystkie autopoprawki, były omówione wczoraj na komisji i te autopoprawki też zostały przesłane do Biura Rady i do Państwa Radnych. Bardzo dziękuję Pani Starnik. Czy ktoś z Państwa ma proszę jakieś wnioski do projektu? Ławku, włącz mikrofon. Sławek, mikrofon włącz. Panie przewodniczący, proszę włączyć mikrofon. Włączyłem. Nie słychać. Mam pytanie, czy mają Państwo jakieś wnioski bądź pytania do projektu uchwały? Nie ma, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Górna Kaldona jest za. Przepraszam, ale ja mam brak aktywnych głosowań, nie wiem dlaczego. Mówi pan Dariusz Czemiński? Tak. To poproszę o przyciśnięcie, sprawdzenie kworum teraz zrobimy. Dobra, jest. Wyczytywałem państwa parę razy, czyli musimy cofnąć to głosowanie. Od nowa będziemy głosować i staramy się, żeby w tej chwili wycofujemy głosowanie i sprawdzamy kworum. Proszę o potwierdzenie kworum. Ja proszę o potwierdzenie mojego kworum. Pan Andrzej Guzik jeszcze. Wszyscy potwierdzili. W związku z tym przechodzimy jeszcze raz do głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Ja jestem za. Dwadzieścia jeden osób głosowało, wszyscy byli za. Stwierdzam, że uchwała została przez Radę Miejską podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.3. To jest do rozpatrzenia
ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Parzniew przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego w 2021 roku. Bardzo proszę pana przewodniczącego Wysockiego o przekazanie opinii komisji. Komisja Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwał tych trzech czy czterech kolejnych dotyczących zmian w budżetach sołectw. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma pytania do punktu wniosku sołectwa Parzniew? Nie ma, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Jestem za. Proszę o potwierdzenie głosu pani Górniak. Pan Zbigniew Kurzątkowski, dziękuję. 21 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przez Radę Miejską przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy w tej chwili, proszę państwa, do punktu 5.4. Rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Falencin dotyczącego przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego w 2021 roku. Przewodniczący Wysocki potwierdził nam pozytywną opinię do tego projektu. Kto z państwa ma jakieś pytania do tego projektu? Nie ma, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Aldona Górniak jest za. 21 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.5. To jest do rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Żuwin dotyczącego przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego w 2021 roku. Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Inwestycji. Czy są, proszę państwa, pytania do projektu? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Górniak Aldona jest za. Pan Dariusz Krzemiński jeszcze. 21 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.6. To jest do rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa o Trąbuce dotyczącego przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego w 2021 roku. Opinia Komisji Inwestycji jest pozytywna. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w sprawie tego projektu? Nie widzę. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Górniak Aldona jest za. Dziękuję. 21 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.7. To jest do projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Brwinów a gminą Nadarzyń dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich. Proszę przewodniczącego Wysockiego o przekazanie opinii komisji. Mamy tutaj dwie podobne uchwały dotyczące zawarcia porozumienia międzygminnego i obydwie uzyskały pozytywną opinię komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma pytania do projektu uchwały? Nie ma, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Górniak Aldona za. Dwadzieścia jeden głosów za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.8. To jest do projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Brwinów a gminą Nadarzyń dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminy przewozów pasażerskich. Komisja Inwestycji zaopiniowała ten projekt pozytywnie. Kto z państwa ma jakieś pytania do projektu? Panie przewodniczący, ja bym dwa słowa powiedzieć. Ja nie zabieram głosu w tych wszystkich uchwałach, dlatego że zabierałem głos na komisji i dostałem wyczerpujące informacje. W związku z powyższym
proszę traktować moją małą aktywność nie jako brak zainteresowania, tylko po prostu jako, że jestem dobrze poinformowany. Dziękuję. Rozumiem, dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Dziękuję. 21 osób głosowało za podjęciem uchwały. Uchwała została przez Radę Miejską w Gwinowie przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.10. To jest do uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brwinów. Proszę o opinię komisji. Panie przewodniczący, uchwała powyżej jeszcze. Słucham? Udzielenie powiatowi pruszkowskiemu pomocy. Tak, przepraszam, jest jeszcze punkt 5.9. Udzielenie powiatowi pruszkowskiemu w 2021 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Tak. Proszę przewodniczącego Wysockiego o przedstawienie opinii komisji do tego projektu. Gospodarki Komunalnej i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Czy ktoś z Państwa ma wnioski bądź pytania do projektu uchwały? Nie ma, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Górna Kaldona jest za. Coś się stało, ja nie wiem, bo nie widzę. Panie Darku, udostępnił Pan nam wszystkim swój ekran. Tak, i mamy góry. To nie ja, to z Biuro Rady. I brak aktywnych głosowań. To jest, w tej chwili powinno się pokazać głosowanie. Jest. Górnia Kaldona jest za. Pan Dariusz Krzemiński, jeszcze prosimy o potwierdzenie głosowania. Dziękuję. 21 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.10. To jest w tej chwili do uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brwinów. Proszę o opinię Komisji Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w tej sprawie. Komisja Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję. Bardzo proszę, panie burmistrzu, o informację na temat autopoprawek. Szanowni państwo, proszę pana burmistrza Walendowskiego o to, żeby przedstawił państwu autopoprawki do projektu uchwał. W imieniu burmistrza autopoprawki przekażę pani mecenas Zarańska. W paragrafie 6 uchwały w ustępie 2, punkt 2, skreślamy ostatnie tire w brzmieniu popiołu. W rozdziale 3 w tytule po słowach rodzaje i minimalna pojemność pojemników dodajemy lub worków. W paragrafie 10 w tytule po słowach wymagania ogólne dotyczące rodzajów i pojemności pojemników dodajemy lub worków. W paragrafie 10 w ustępie 1 w punkcie 1 po słowach pojemniki na odpady dodajemy wykonane z tworzywa sztucznego. W punkcie 2 analogicznie po słowach pojemniki na odpady dodajemy wykonane z tworzywa sztucznego. W punkcie 3 po słowach pojemniki na odpady dodajemy wykonane z tworzywa sztucznego. W punkcie 4 po słowach pojemniki na odpady dodajemy wykonane z tworzywa sztucznego. W punkcie 5 po słowach pojemniki na odpady dodajemy wykonane z tworzywa sztucznego lub metalu. W paragrafie 14 w ustępie 1 w punkcie 1 litera F po słowie
styczeń, likwidujemy przecinek i dopisujemy i. Paragraf w rozdziale 5, paragraf 16 skreślamy. W związku z czym kolejne numery paragrafów otrzymują numerację 16, 17, 18 aż do 21. W paragrafie 20 obecna numeracja 19. W ustępie 1 w punkcie 3 po słowach natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń dodajemy to jest odchodów stałych o pochodzeniu fizjologicznym. Wszystkie poprawki zostały omówione na komisji. Dziękuję bardzo. Rozumiem, panie burmistrzu, że w tych autopoprawkach zostały także uwzględnione wnioski komisji, tak? Wniosków komisji nie było. Znaczy, były wnioski komisji, ale potraktowane jako autopoprawki. O, dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma jakieś wnioski do projektu uchwały? Albo... Przewodniczący, mikrofon. Zapytałem burmistrza, czy były też wnioski komisji. Burmistrz powiedział, że one zostały przyjęte w formie autopoprawki. Mam do państwa jeszcze pytanie, czy ktoś z państwa ma jakieś wnioski do tego projektu uchwały po przedstawieniu tych autopoprawek? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały z wprowadzonymi i przedstawionymi przez burmistrza autopoprawkami, proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Znaczy z tą ręką można sobie darować. Aldona Górniak jest za. Dziękuję. 21 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przez Radę Miejską podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.11. To jest do uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Bardzo proszę przewodniczącego Rafała Wysockiego o przedstawienie opinii komisji. Komisja Inwestycji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Rozumiem, panie burmistrzu, że były też autopoprawki do tego projektu. Nie, panie przewodniczący, do tego projektu nie było autopoprawki. Nie było. W związku z tym, czy ktoś z państwa ma w tej chwili jakieś wnioski bądź pytania do projektu uchwały? Nie ma, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Górnia Kaldona jest za. Pani Barbara Koralewska jeszcze. Wszyscy, dziękuję. 21 głosów za. Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.12. To jest do przyjęcia gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na rok 2021. Bardzo proszę przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych panią Adrianę Olczak o przekazanie opinii komisji. Komisja projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Mam tutaj informację, że była jakaś autopoprawka do projektu uchwały. Czy pan burmistrz mógł ją przedstawić? Panie przewodniczący, poproszę pana burmistrza Wysockiego o przedstawienie autopoprawek. Proszę bardzo. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni. Zgłaszam jedną autopoprawkę w podstawie prawnej uchwały. W związku z tym, że co dopiero ustawa o pomocy społecznej ukazała się jako tekst jednolity w dzienniku urzędowym, proszę o wprowadzenie poprawki. Będzie tylko jeden dziennik ustaw w podstawie z 2020 roku, pozycja 1876, jeśli chodzi o ustawę o pomocy społecznej.
czyli wykreślone są zapisy poprzednie, a rok 2019 i kolejne pozycje. Pozostaje tylko ta jedna z 2020 roku, numer 1876. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie burmistrzu. Czy są, proszę państwa, jakieś pytania do projektu uchwały? Nie ma, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Aldona Górniak jest za. ...21 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta przez Radę Miejską jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.13. Przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. Bardzo proszę panią Adrianę Olczak, przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych, o przekazanie opinii komisji. Ten projekt uchwały również został zaopiniowany pozytywnie i tu też będzie jedna autopoprawka. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do pani przewodniczącej Kucharskiej. Czy ta uchwała była opiniowana przez Komisję Kultury, Oświaty i Sportu? Nie, nie była. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie burmistrzu, o przedstawienie autopoprawki. Poproszę Biuro Rady o wyświetlenie autopoprawki. To musimy powiększyć. Proponuję powiększyć stronę do szerokości ekranu. Jeszcze. Dobrze widać. Tak, autopoprawki będą tak. Najpierw w rozdziale szóstym, czyli przeskakujemy do góry. Jeszcze. Tu. Jak widzicie państwo, to są zmiany edycyjne. W punkcie siódmym zaznaczonym podpunkt A. Tutaj proponujemy zmianę tego zapisu na podejmowanie i prowadzenie przedsięwzięć z zakresu opieki nad zwierzętami, ochrony oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Jak państwo widzicie, to jest doprecyzowanie tego zapisu, takie troszkę bardziej stylistyczne. I jedziemy w dół do rozdziału 11. I tutaj, proszę państwa, zmiany najpierw są te edycyjne, ale ostatni zapis jest wykreślony, ponieważ w sobotę weszły w życie przepisy, które wprowadziły zakaz zgromadzeń i spotkań powyżej 5 osób. Z tego powodu spotkanie ze stowarzyszeniami, które było pierwotnie zaplanowane na poniedziałek 26 października, nie doszło do skutku. Dlatego też prosimy o wykreślenie tego zapisu. I ostatecznie punkt 2, ustęp 2, przepraszam, będzie brzmiał w ten sposób. W celu uzyskania uwag i propozycji od organizacji pozarządowych projekt programu współpracy został zamieszczony na stronie internetowej gminy www.brwinow.pl oraz przesłany drogą elektroniczną do organizacji w dniu 6 października 2020 roku. Kropka. Więcej autopoprawek nie mamy. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Czy ktoś z państwa ma wnioski do projektu uchwały? Nie ma, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto jest za? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Proszę nacisnąć przycisk. Aldona Górniak jest za. 21 głosów za. Uchwała została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.14. To jest do projektu uchwały zmieniającej uchwałę 58518/2018 z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia na terenie gminy Brwinów maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Bardzo proszę przewodniczącą Komisji Spraw Społecznych o przekazanie opinii komisji. Komisja projekt zaopiniowała pozytywnie. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Czy ktoś z państwa chciał zabrać głos w sprawie tego projektu uchwały? Nie ma zgłaszających się
osób. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Górniak Aldona jest za. Zagłosowało 18 radnych, przeciw były dwie osoby, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Stwierdzam, że uchwała została przez Radę Miejską podjęta. Przechodzimy do punktu 5.15. To jest do projektu uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej imienia 11 listopada w Żółwinie w przedszkole w Żółwinie oraz utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego w Żółwinie. Bardzo proszę panią przewodniczącą Małgorzatę Kucharską o przedstawienie opinii Komisji Kultury, Oświaty i Sportu do projektu uchwały. Komisja w pełnym składzie pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa ma wnioski do projektu uchwały? Nie ma, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Aldona Górniak jest za. Pan Dariusz Krzemiński jeszcze. Dziękuję. 21 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.16, do projektu uchwały w sprawie zamiaru utworzenia zespołu szkolno-przedszkolnego w Otrębusach. Bardzo proszę panią przewodniczącą Kucharską o przedstawienie opinii Komisji Kultury, Oświaty i Sportu do projektu uchwały. Ten projekt komisja również zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś wnioski, proszę państwa, do projektu uchwały? Przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Aldona Górniak jest za. Czy pan Rafał Wysocki? Ja poproszę o zaznaczenie za, bo jakoś zakładki mi się po. 21 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta przez Radę Miejską jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.17, czyli do projektu uchwały wprowadzonego na dzisiejszej sesji. To jest projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej gminie Nadarzyn w zakresie opracowania dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Mochowskiej na odcinku od ulicy Południowej w Żółwinie do granicy z gminą Nadarzyn. Bardzo proszę przewodniczącego Grzegorza Matysiaka o przedstawienie opinii Komisji Inwestycji do tego projektu uchwały. Komisja Inwestycji pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Czy ktoś z państwa ma pytania do projektu? Nie ma, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Jestem za. Pan Zbigniew Kurzątkowski jeszcze, tak, dziękuję. 19 głosów za, jeden głos wstrzymujący się. Stwierdzam, że Rada Miejska przyjęła uchwałę. Przechodzimy do punktu 5.18, to jest do projektu uchwały zmieniającej uchwałę 20213/2020 z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień partnerskich dotyczących realizacji w ramach planowanego w 2020 roku przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych konkursu działania 4.3 redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza. Bardzo proszę przewodniczącego Wysockiego o przekazanie opinii komisji do projektu uchwały.
Komisja Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania do projektu uchwały? Nie ma, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Jestem za. Głosów za. Stwierdzam, że projekt, że uchwała została przez Radę Miejską przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 5.19. To jest do udzielenia województwu mazowieckiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Bardzo proszę przewodniczącego Rafała Wysockiego o przedstawienie opinii Komisji Inwestycji. Komisja Inwestycji zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Czy ktoś z Państwa ma wnioski do tego projektu uchwały? Nie ma, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Jestem za. 20 głosów za, jeden radny wstrzymał się od głosu. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta przez Radę Miejską w Brwinowie. Przechodzimy do punktu 6. Sprawy wniesione i wolne wnioski. Bardzo proszę Państwa o zgłaszanie się do głosu za pośrednictwem systemu e-sesja. Pan Dariusz Krzemiński. Bardzo proszę, pan Dariusz Krzemiński. Już tylko. Widać mnie. Tak. Też. Panie burmistrzu, sprawa wniesiona. Mam taką interwencję. Nie wiem, dlaczego mnie tak jakiś pogłos jest. A teraz jest dobrze. Dobrze. Mam interwencję od mieszkańców w zasadzie od Rębus, tak? Ulica Nadarzyńska 52, to akurat ulica jest graniczna i to jest po stronie od Rębuskiej. Natomiast sprawa jest taka, że rok temu zostało na tej ulicy postawiony znak zakaz zatrzymywania i to postawiony tylko i wyłącznie na odległości posesji państwa, którzy mieszkają właśnie pod tym adresem Nadarzyńska 52. To jest znak, który mówi, że jest zakaz zatrzymywania od do, tak? I to jest dokładnie na długości tej posesji. I teraz chciałem uzyskać informację, dlaczego ten znak został postawiony, jakie są przyczyny, bo jakby patrząc logicznie na to, no to po pierwsze w takiej miejscowości jak Kanie czy Otrębusy znaków zatrzymywania przy ulicach w zasadzie nie ma albo są bardzo rzadko. W zasadzie tak przy ulicy nagle nie występują te zakazy zatrzymywania. Ten zakaz powoduje, jeśli patrząc literalnie na to, co on oznacza, tak, zakaz zatrzymywania, to znaczy, że samochodem nawet nie można się zatrzymać, tak, że mieszkańcy tego domu nie mogą nawet wjechać na swoją posesję, dlatego że żeby wjechać, no chyba żeby mieli automatyczną bramę, no to mogą sobie wcześniej ją otworzyć, natomiast jeśli ktoś nie ma automatycznej bramy, a trudno teraz zmuszać mieszkańców, żeby taką automatyczną bramę sobie zafundowali. Nie mają możliwości zatrzymywania się, bo łamią przepisy, tak. Zresztą oni zgłosili się, interweniują w zasadzie po jakimś czasie, dopiero w momencie, kiedy zapłacili czy mieli zapłacić mandat, nie wiem, czy zapłacili, natomiast była interwencja Straży Miejskiej, czy Policji już, też nie wiem dokładnie, natomiast ktoś zaparkował, jacyś ludzie, którzy przyjechali do nich na wizytę, zaparkowali przed ich bramą samochód, a że ponieważ ta policja czy Straż Miejska przejeżdżała, no to była interwencja, że łamią przepis, no bo jest znak zakaz zatrzymywania. W związku z tym to jest realne, że oni tak naprawdę nie mogą wjechać na swoją posesję, dlatego że no żeby wjechać, trzeba się zatrzymać, tak? Więc to jest po prostu totalnie nielogicznie. Nie można w taki sposób, no, ludzi ograniczać ze swojej własności, tak? No, jeśli ktoś ma dom,
a jest tam dom, tak? No to powinien do tej posesji móc wjechać, tak? W związku z tym proszę o wyjaśnienie, z jakiego powodu ten znak się znalazł, dlaczego, no i oczywiście jak najszybszą interwencję i zamienienie. No jeśli on jest w ogóle potrzebny dla czegoś, no to przynajmniej powinien być znak na przykład, że zakaz postoju powyżej, nie wiem, 5 minut, 2 minut, 30 minut, wszystko jedno, natomiast nie zatrzymywania, bo znak zakaz zatrzymywania znaczy, że nie można się zatrzymać, tak? Czyli nie można w żaden sposób wjechać na posesję. Także proszę o wyjaśnienie tej sprawy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan... Aha, jeszcze jedno. Jeśli pan burmistrz nie odpowie mi w tej chwili, ja myślę, że może nie znać sprawy, no to proszę o odpowiedź szczegółową na piśmie. Dziękuję bardzo. Pan Karol Kin, ad vocem. Panie burmistrzu, również tak jak Darek Krzemiński rozmawiałem z mieszkańcami Nadarzyńskiej 52 i wydaje mi się, że o ile, tak jak zaznaczył Darek, konieczne jest postawienie znaku B36 zakaz zatrzymywania, to dodałbym tam wykluczenie, że nie dotyczy mieszkańców tej posesji, bo ci ludzie korespondowali z Urzędem Gminy w sprawie tego znaku właśnie po tym, jak Straż Miejska podjęła interwencję w stosunku do osób, które tam zatrzymały pojazd. Czują się w pewien sposób dyskryminowani. Ja tą korespondencję widziałem. No nie będę komentować korespondencji. Także tak jak Darek wspomniał, też proszę o wyjaśnienie. Jeżeli nie będzie pan w stanie w tej chwili, to szczegółowo na piśmie. Dziękuję. Pan Zbigniew Bartosik. Pierwsza sprawa, no to prosiłbym, żeby Rafał się nie kręcił, bo ja dostaję zawrotu głowy, jak on ten monitor przekręca. No to trudno mi się skupić. A druga sprawa, panie burmistrzu, na poprzedniej sesji informowałem o takim incydencie, który miał miejsce przy ulicy Chopina w Kaniach, gdzie był pożar takiego zakładu naprawy samochodów. Zaczęły się palić podobno jakieś oleje, strasznie mogło tego ugasić. I była taka interwencja mieszkańców z prośbą o to, żeby Urząd Gminy przyjrzał się tej gospodarce odpadami prowadzącego to przedsięwzięcie. Pytanie, czy coś się już udało ustalić w tej sprawie? Prosiłbym o informację. Dziękuję bardzo. Pan Michał Segit. Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, mam pytanie odnośnie tego, że pomimo obecnego takiego czasu trochę wstrzymania gospodarczego, w mediach pojawiają się jednak informacje, że w jakiś sposób trwają działania dotyczące budowy CPK. I pytanie moje dotyczy tego, czy są jakieś informacje, które trafiły do urzędu w ostatnich właśnie miesiącach odnośnie zakresu działań, w szczególności na terenie gminy Brwinów lub pobliżu, które mają związek no, w szczególności z przebiegami ewentualnych tras, które były na wiosnę bardzo burzliwie omawiane przez wszystkich nas i rozważane. Bądź zmian korytarzy, takie są też pogłoski. Czy takie informacje pozamedialne, ale takie, które urząd dostaje i mógłby się podzielić właśnie z mieszkańcami? Bardzo dziękuję. Dziękuję. Pani Marta Bartos. Dziękuję za głos. A ja mam zupełnie taką inną prośbę, panie burmistrzu. To znaczy zbliżamy się wielkimi krokami do, no przed nami jeszcze jedne święta, ale ja już mam w głowie gwiazdkę. I ja bym chciała prosić, jak będą podejmowane plany, jak będzie ubrane miasto Brwinów, żeby w tym wszystkim nie zapomnieć o Kaniach, o Trębusach i o innych mniejszych wsiach naszych i trochę się podzielić. I na przykład wiewiórkę możecie sobie zostawić na rondzie, ale jakiegoś jelonka albo coś przy kolejce BKD dla dzieciaków i u nas zainstalować, postawić, żeby też oko te dzieciaki cieszyło, kiedy... Tym bardziej, że mamy naprawdę trudny czas dla tych dzieci. Uwierzcie mi, że szczególnie te na zdalnej nauce bardzo to przeżywają.
i żebyśmy trochę im tak podnieśli uszy do góry. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Maciej Żukowski. Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, no przede wszystkim kluczowa sprawa, wiewiórki nie oddamy. A w drugiej kolejności podczas spotkania z mieszkańcami w hali sportowej, które odbyło się 2 października, mieszkańcy zgłosili taki problem, trochę może na wyrost, ponieważ targowisko miejskie jeszcze nie funkcjonuje, ale zgłosili problem parkowania samochodów, ponieważ parkingi dookoła targowiska no, są najczęściej zajęte przez mieszkańców okolicznych bloków. Padały różne propozycje rozwiązań. Jest problem z wprowadzeniem strefy płatnego parkowania, gdyż w sobotę w świetle panujących przepisów taka strefa nie może funkcjonować. Ja tutaj chciałbym zgłosić swoją propozycję rozwiązania tego problemu polegającą na zmianie oznakowania parkingu przy cmentarzu na wysokości, znaczy na wysokości cmentarza przy ulicy Armii Krajowej, a żeby tam po prostu postawić znak zakaz zatrzymywania się i postoju do 1 albo 2 godzin. Obowiązuje tylko w soboty między 6 a 14 na przykład. I w ten sposób no, zmusilibyśmy mieszkańców bloków do no, przedstawienia na ten czas samochodów, ale jednocześnie umożliwilibyśmy mieszkańcom całej gminy, umożliwilibyśmy dobry dostęp, wygodny dostęp do targowiska. I to wszystko. Dziękuję uprzejmie. Panie przewodniczący, ja chciałam się zapisać do głosu, bo ja nie mogę przez tablet. Nie mogę przez tablet. Bardzo proszę pani Aldono. Teraz udzielam pani głosu. Ja chciałam spytać pana burmistrza, czy coś już wiadomo, kiedy będzie można przejeżdżać przez wybudowany most. Termin wykonania jest koniec października i mamy tam raptem 2 dni. A kiedy będzie można już jeździć? Czy odbiór już nastąpił? Dziękuję bardzo. To był ostatni głos w tym punkcie w sprawie wniesione wolne wnioski. Bardzo proszę pana burmistrza w tej chwili o udzielenie odpowiedzi i wyjaśnienia. Szanowni Państwo, odpowiadam po kolei. Na pytania pana radnego Krzemińskiego uzupełnione przez pana Kina. Obydwaj panowie pytają o przyczyny. Jednocześnie pan Kin wspomniał o korespondencji, którą ci mieszkańcy otrzymali od Urzędu Gminy Brwinów. I odpowiedź na to pytanie znajduje się w tej korespondencji. Zwróćcie państwo uwagę, jeśli otworzycie sobie mapkę, czy zobaczycie, jak to wygląda w terenie. Postawienie tego znaku nie wynikało z naszego, nie wiem, kaprysu, czy tego, że chcieliśmy akurat utrudnić życie tym mieszkańcom. Wynikało z tego, że do nas trafiały i do Straży Miejskiej trafiało mnóstwo zgłoszeń od mieszkańców sięgacza, takiej prywatnej drogi, która jest vis-a-vis tej posesji, do 3 działek, to jest 3 działki w Kaniach, to jest Nadarzyńska 45A, 47 i 47A. Mieszkańcy wyjeżdżający z tej prywatnej drogi w przypadku samochodów parkujących przy posesji Nadarzyńska 52 mieli problem z włączeniem się do ruchu na ulicy Nadarzyńskiej. Stąd po iluś interwencjach tychże mieszkańców zdecydowaliśmy w sposób taki przepisowy wprowadzić ograniczenie zatrzymywania się na tym odcinku ulicy Nadarzyńskiej po to, żeby zapewnić mieszkańcom normalne wyjazdy ze swoich posesji. Myślę, że ta odpowiedź panów usatysfakcjonuje. Mieszkańcami są również mieszkańcy Kań, tak jak powiedziałem, tych 3 posesji. Im przysługuje pełne prawo wyjazdu. Nie muszą w każdym przypadku samochodów parkujących przy tej posesji wzywać Straży Miejskiej czy Policji po to, żeby móc wyjechać i udać się gdziekolwiek lub też wjechać do swoich, wrócić do swoich domów. W przypadku pytania pana radnego Bartosika, tu poproszę za chwilę pana burmistrza Walendowskiego, żeby przedstawił informację. Mnie na ostatniej sesji nie było, zapewne
pan burmistrz ten temat incydentu w warsztacie, czy tego pożaru w warsztacie i tego zgłoszenia pana radnego Bartosika odnotował i zapewne jakieś działania przedsięwziął. W przypadku pytania pana radnego Segita odnośnie CPK, odbyło się 2 tygodnie temu takie wirtualne spotkanie z przedstawicielami CPK, w którym z ramienia gminy uczestniczyłem ja, geodeta gminna oraz dwoje pracowników, przepraszam, jeszcze pani kierownik referatu planowania przestrzennego i jedna z pracownic referatu nieruchomości. Omawialiśmy te kwestie, zażądaliśmy od CPK przeanalizowania wariantu tego kolei dużych prędkości, który był procedowany przez PKP PLK w latach 2012-2013, tego, na który PKP PLK otrzymała prawie 60 milionów dofinansowania unijnego. Oni tłumaczyli, że ten wariant zarzucili, ponieważ na jakimś odcinku drogi zostały wybudowane nowe domy. Do mnie ten argument zupełnie nie trafiał, ponieważ każdy z wariantów lokalizacji linii CPK powoduje to, że oszczędzamy te nowe domy, a z drugiej strony likwidujemy, rozbieramy czy też wysiedlamy mieszkańców kilkudziesięciu innych nieruchomości, w tym posesji, w których mieszkają nawet 3-pokoleniowe rodziny. W przypadku każdego wariantu przeprowadzenia tej linii wieś Biskupice praktycznie przestanie istnieć, bo tutaj będzie zarówno główna linia CPK, jak i odgałęzienia, taki łącznik między koleją tą szybkich wielkich prędkości, a linią kolejową numer 1, tą Warszawa Pruszków Łódź. O, może w ten sposób. Obiecali przeanalizować nasze sugestie, mają się w jakimś tam niedługim czasie odezwać. W przypadku pani radnej Bartos odnotowałem tą prośbę. Powiem tak, w przypadku lokalizacji w sąsiedztwie WKD o Trębusy będzie to utrudnione, no, chyba że w rejonie naszego parkingu, gdzie mamy monitoring, ponieważ WKD o Trębusy są miejscem, gdzie odnotowujemy najwięcej przypadków, nazwijmy to, zdarzeń chuligańskich. Zarówno na całej linii WKD, tam jest najwięcej zniszczeń mienia WKD, jak i my mamy pewne problemy. Wiąże się to z tym, że w najbliższej okolicy nie ma żadnych zabudowań mieszkalnych, czyli w tym czasie po zmroku ten teren jest zupełnie pozbawiony takiego nadzoru, nazwijmy to, sąsiedzkiego. Potencjalna lokalizacja musiałaby uwzględniać to, że nasze kamery z parkingu mogłyby ją widzieć, ale to będziemy te kwestie analizować jeszcze przed podjęciem stosownych decyzji. W kwestii wniosku pana radnego Żukowskiego my przeanalizujemy te propozycje. Ja na spotkaniu, i tu jakby podtrzymuję to, co powiedziałem na spotkaniu, lokalizacja czy powrót targowiska z powrotem na ten teren położony między Armii Krajowej a rynkiem, to jest powrót do tego, co było kiedyś. Proszę przypomnieć sobie, że jeszcze kilka lat temu wzdłuż ulicy Armii Krajowej nie było żadnych miejsc parkingowych. Przy cmentarzu było kilka miejsc parkingowych. Przy ulicy Powstańców Warszawy, przy cmentarzu, ten parking również nie pozwalał na parkowanie tak dużej liczby samochodów jak dzisiaj. I w tym przypadku to, że te miejsca parkingowe będą wolne, czy będą rotacyjnie zajmowane, to dla mnie jest zupełnie oczywiste. Jeśli sytuacja będzie taka, jak ta wieszczona przez potencjalnych klientów targowiska, czyli że nie będą mieli gdzie zaparkować, to podejmiemy stosowne kroki. Na dzisiaj liczymy, że parking przy cmentarzu i jeden i drugi parking przy cmentarzu spokojnie będą w stanie przyjąć tych wszystkich chcących przyjechać na zakupy, a dodatkowo chciałbym państwu powiedzieć, że powiększone targowisko, bo targowisko powiększa się o 6 metrów szerokości,
przesunęliśmy pawilony oraz położenie tych miejsc do handlu z samochodów o 3 metry z każdej strony, ponieważ przesunęliśmy ich do granicy nieruchomości sąsiednich. Czyli ten większy, to większe targowisko pozwala nam na to, że chcemy zapewnić handel tylko na targowisku. Poza tymi dwoma stoiskami przy cmentarzu, które handlują z niczami, kwiatami, no to jest typowa obsługa osób przychodzących na cmentarz, w pasie drogowym ulicy Armii Krajowej nie planujemy na dzisiaj lokalizacji żadnych miejsc handlowych. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie tak naprawdę, jak, w jakim kierunku będzie ewoluowało nasze targowisko. Zobaczymy, myślę, dopiero około kwietnia, czerwca przyszłego roku, kiedy już będzie wiadomo, jakie będzie zainteresowanie potencjalnych kupców, sprzedawców. Pani Aldona Górniak zapytała o to, kiedy zostanie otwarty most na Rokitnicy, na granicy Czubina i Milęcina. Formalny, techniczny odbiór odbył się 2 tygodnie temu. Po tym odbiorze ja w nim uczestniczyłem i w zasadzie były jakieś kosmetyczne, drobne uwagi, które w żaden sposób nie wstrzymywały dalszego procedowania u strażaków, czyli tu musi być obowiązkowa kontrola straży pożarnej oraz w nadzorze budowlanym. Wszystko zależy od tych instytucji. Na pewno jeśli zostanie wydana decyzja pozwolenia na użytkowanie, tego samego dnia przyjadą panowie z firmy, która wykonywała most i zdejmą te zapory drogowe, które są ustawione zarówno od strony Czubina, jak i od strony Milęcina. Dopuszczenie ruchu przed uzyskaniem decyzji pozwoleń na budowę byłoby niezgodne z przepisami. Z naszej strony zabiegamy o to, żeby to się zdarzyło jak najszybciej. I tu poproszę pana burmistrza Walendowskiego o krótką informację odnośnie ulicy Chopina. Właściwie tego zakładu nie zgłaszał, tylko gminy. Dziękuję. Ale ja nic nie słyszałem. Prosimy mikrofon włączyć. W ogóle nie było słychać w odpowiedzi pana burmistrza. Moje, proszę, może jest katera? Nie słychać. Ale ja nie mogę. Panie burmistrzu, przerywa nam pan. Dziękuję, tak. Głos pana burmistrza jest, przerywa się mocno. Skorzystam, nie mogę. Skorzystam z mikrofonu pana przewodniczącego. Czy teraz słychać? Wyłączcie tam. To tu, tam trzeba wyłączyć. Bo, ale u mnie nie mogę wyłączyć teraz. Jak coś. O, teraz będzie. Teraz burmistrz powie. Będzie dobrze. Skorzystam z możliwości pana przewodniczącego. Teraz słychać mnie? Tak, tak. Właściciel tego zakładu nie zgłosił się o żadną pomoc do Urzędu Gminy. Dziękuję bardzo. Teraz pan Karol In, ad vocem. Czy mogę? Pan Karol In teraz się zgłosił do głosu ad vocem. Bardzo proszę, pan Karol In. Panie burmistrzu, doskonale rozumiem intencję postawienia znaku, która miała zwiększyć bezpieczeństwo włączania się do ruchu mieszkańców drugiej strony ulicy. Natomiast nie widzę logiki w ustawieniu tych znaków po stronie Nadarzyńskiej 52, bo pojazdy parkujące po tamtej stronie no, nie ograniczają w żaden sposób widoczności. Pojazdy, które by parkowały po stronie tego sięgacza, faktycznie ograniczałyby widoczność. I postawienie tam zupełnie znaków. Nie zrozumiał. To nie chodzi o ograniczenie widoczności, tylko chodzi o to, że samochód stojący vis-a-vis drogi wyjazdowej, sam pan kiedyś zgłaszał na swojej ulicy prośbę, żeby nie likwidować parkowanie samochodów na pana ulicy vis-a-vis pana bramy, ponieważ pan nie może wyjechać. To jest podobna sytuacja. Osoby wyjeżdżające z tej drogi bocznej nie mogą wyjechać, ponieważ vis-a-vis tej ulicy stały samochody zaparkowane przy posesji tychże państwa przy ulicy Nadarzyńskiej 52. I chodzi o to, żeby tych samochodów tam nie było, nie o widoczność,
tylko o to, żeby można było po prostu wyjechać ze swojej drogi i wjechać na tą drogę. Dobrze, panie burmistrzu, a czy w takim razie możemy dołączyć tabliczkę, że to nie dotyczy mieszkańców Nadarzyńskiej? Nie, ponieważ postawienie takiego znaku powoduje to, że samochód parkujący vis-a-vis tej uliczki nadal będzie blokował dostęp do posesji, tych trzech posesji. Czyli panie burmistrzu, przepraszam, że się wtrącę, ale w takim przypadku, jeżeli pojazd blokuje wjazd w jakąkolwiek ulicę, to też łamie przepis i postępuje niezgodnie z prawem. I to się zgadza, tylko tyle, że wówczas następuje długa dyskusja, wie pan co, ogranicza wjazd na posesję czy nie, czy ktoś może wjechać, czy nie może wjechać, a postawienie znaku załatwia sprawę raz i konkretnie. Panie burmistrzu, nie zgodzę się. Czy mogę się włączyć, bo dyskusja jest na jeden temat. Tak naprawdę tu nie chodzi o parkowanie samochodów prywatnych, dlatego że wyjazd z samochodów prywatnych z tych posesji trzech, dlatego że ulica Nadarzyńska jest ulicą szeroką i możemy zrobić nawet, pojechać tam i zobaczyć, i zrobić nawet pojechać dwoma samochodami, czy trzeba zaparkować i zobaczyć, czy się da wyjechać samochodem prywatnym z tamtych posesji. Da się i to może zrobić osoba, która ma prawo jazdy jeden dzień, tak, i też wyjedzie. Nie ma problemu, to nie trzeba być mistrzem kierownicy. Chodzi tutaj o coś zupełnie innego, a mianowicie o dojazd śmieciarki po prostu. O dojazd śmieciarki, dlatego że po prostu mieszkańcy tam, gdzie nie chce im się wyprowadzić, to jest droga prywatna i tak naprawdę oni powinni, alternatywą jest, że po prostu te kosze na śmieci oni wyniosą tutaj do ulicy Nadarzyńskiej. Natomiast chodzi o to, że oni się chcą, żeby ta śmieciarka po prostu podjeżdżała pod te posesje tamte 70 metrów w głąb tej ślepej uliczki i ta śmieciarka miała konflikt z samochodami. To z samochodami nie, które dojeżdżały do tej posesji, tylko stawały przy, bo tam następną posesją jest klinika dentystyczna, i które po prostu parkowały przy klinice dentystycznej. I teraz Bogu ducha winni ludzie, którzy mieszkają na Nadarzyńskiej 52, w tej chwili nie mogą wjechać na posesję. Nie można, panie burmistrzu, komuś nie pozwalać wjechać na swoją posesję. To jest podstawowe prawo obywatelskie, że jeśli ktoś ma posesję, ma dom, ma, nawet jakby nie miał domu, no to na działkę powinien móc wjechać. Natomiast przy tych przepisach, jeśli literalnie oni będą je stosowali, to nie mogą wjechać na posesję. Muszą sobie nie widzę takiej możliwości. Panie radny, ale pan to, co pan mówi... Proszę chwilę zaczekać, panie burmistrzu, bo tu jest ad vocem dwa głosy, to od razu będzie, że tak powiem, będzie pan odpowiadał na wszystkie sprawy związane z tą kwestią. Tak, panie przewodniczący, tylko że ja nie skończyłem. Darek chciałby... Panie burmistrzu, jak rozumiem, sięgacz jest drogą prywatną i okej. Natomiast po to, żeby mieszkańcy trzech posesji mogli bezpiecznie wyjeżdżać, ograniczamy możliwość wjechania na własny teren jednej posesji. Do czego dążę? Bo chciałbym, żebyśmy tą sprawę jakoś rozwiązali z korzyścią dla wszystkich stron. Chodzi o to, żeby ci państwo nie parkują przy jezdni, przy krawędzi jezdni. Oni chcą mieć możliwość postawienia pojazdu przed bramą, żeby tą bramę otworzyć, czy jak ktoś do nich przyjedzie, żeby postawić jeden pojazd przed bramą, nie w pasie jezdni. I postawienie tego znaku to uniemożliwia. To jest dyskryminowanie części mieszkańców na korzyść innych mieszkańców. Oni w ten sposób to widzą. Nie możemy jako gmina, jako rada pozwalać na coś takiego. No przepraszam, to jest ograniczanie prawa korzystania z ich własności. Dziękuję. Nie, panie radny, zupełnie się z panem nie zgadzam, bo gdybyśmy w ten sposób podchodzili, jak pan mówi, to wszystkie znaki zakazu zatrzymywania w Polsce należałoby skasować, bo każdy zakaz zatrzymywania wprowadza ograniczenia w możliwości zatrzymywania się pojazdów, nawet osób mieszkających przy tejże ulicy. I gdybyśmy takie znaki zakazu
skasowali. No przed chwilą inny z radnych proponował postawienie znaków zakazu zatrzymywania lub postoju z tabliczkami, kiedy one dotyczą. I to jest dokładnie taka sama sytuacja. Jeśli jedziecie Państwo ulicą Marszałkowską w Warszawie, jakąkolwiek inną ulicą, macie również takie Państwo sytuacje, czy jakąkolwiek ulicą w zabudowie mieszkalnej, jednorodzinną, trzeba bramę otworzyć. Przypomnę, czy zapewne jeszcze pamiętacie Państwo, co to jest zatrzymywanie zgodne z kodeksem, co to jest zatrzymywanie zgodne z kodeksem drogowym. I w tym przypadku ci ludzie, żeby zatrzymać się, żeby otworzyć bramę, zatrzymać się mogą. I w tym przypadku wjadą na swoją posesję, nie ma żadnego problemu. I tak robią mieszkańcy innych wielu tysięcy, myślę dziesiątek, setek tysięcy ulic, przy których stoją znaki zakazu zatrzymywania. I w tym przypadku wyjazd z posesji, tych trzech posesji położonych przy prywatnej drodze, jest tak samo ważny jak możliwość zatrzymania pojazdów przy tej posesji vis-a-vis tej drogi. I tutaj nie możemy mówić, czy śmieciarka, czy ktoś przyjedzie z lodówką, czy ktoś przyjedzie w odwiedziny do tych ludzi, czy sami nie mogą wjechać. To nie ma żadnego znaczenia w tym przypadku. A z drugiej strony te znaki zakazu zatrzymywania, znowu proszę zwrócić na kodeks drogowy, co to jest zatrzymywanie się, i śmieciarka nie unieruchamia pojazdu. Ten pojazd jest pojazdem, który staje, wykonuje pewne czynności jako w czynności komunalne, jedzie dalej. I w tym przypadku śmieciarka, zatrzymując się przy tej posesji, nie łamie przepisów kodeksu drogowego. Dlatego też my tych mieszkańców nie traktujemy zupełnie gorzej, jak wielu innych, którzy mieszkają przy ulicach, gdzie stoją znaki zakazu zatrzymywania się. Ale Straż Miejska traktuje. Ja jako zarządca drogi podtrzymuję swoje stanowisko. Odpowiedź sformułowana przez mojego zastępcę, ja zapoznałem się z całą dokumentacją i w całości uznaję tę odpowiedź za uzasadnioną i potrzebną. Pan Zbigniew Bartosik. Tak już mówię. Panie burmistrzu, panie Sławomirze, że tak pozwolę sobie sformułować. To nie chodziło o to, żeby reagować na prośbę właściciela tego warsztatu. To chodziło o to, żeby sprawdzić zasadę tak zwanej gospodarki odpadami u tego właściciela nieruchomości, no bo ten fakt wynikający z pożaru i zagrożenie mienia sąsiadów, no wskazuje na to, że coś tam się źle dzieje, bo ten nadmiar tych środków łatwopalnych spowodował duże zagrożenie no, tych sąsiednich posesji. Także ja bym prosił jednak o jakąś weryfikację tutaj stanowiska i przeprowadzenie, nie wiem, czy jest taka możliwość kontroli, jakieś wyjaśnienia tej sprawy. To dziękuję. Pani Marta Bartos. Ja chciałam się odnieść do ulicy Nadarzyńskiej, o której tu jest dyskusja i o znaku drogowym. Ten temat nie jest mi znany, jeśli chodzi o tych mieszkańców. Natomiast tam nagminnie stoją auta zaparkowane klientów kliniki dentystycznej i jest ich bardzo dużo i bardzo często jest w ogóle problem z przejazdem tą ulicą, ponieważ te auta są tak poparkowane, że to bardzo utrudniają. Często w związku z tym niektórzy wjeżdżają na chodnik, żeby ominąć, albo robią różne inne ewolucje i myślę, że ten znak powinien być w ogóle też rozpatrzony pod szerszą jakby odcinka tej drogi, bo niby ta klinika ma swój parking, ale tam się wszystkie auta nie mieszczą, więc powinni oni też sami to jakoś uporządkować przed swoim obiektem. Marta, bardzo dziękuję. Pan Zbigniew Kurzątkowski. Zbyszek. Halo, słychać mnie? Halo? Tak. Panie burmistrzu, udało mi się uzyskać informację, znaczy udało, dowiedziałem się, że 2 listopada planowane jest zamknięcie wiaduktu w Pruszkowie z powodu modernizacji, przebudowy. Czy miasto Pruszków poinformowało urząd i czy według pana wiedzy, doświadczenia spodziewamy się troszeczkę większego
ruchu przez Brywnów tranzytowego. Kolejna rzecz, pasy na rynku tymczasowego postoju taksi się podlepiały, chyba warto byłoby to poprawić. I prośba do interwencji u zarządcy dróg Powstańców Warszawy, głównie od zimnej wody w kierunku stadionu, o regulację studzienek, tak samo jak na Grodziski, od tunelu w kierunku Galerii Brywinów, o regulację studzienek, bo już tam są takie hopki. Dziękuję. No jak się pan czuje oczywiście. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Rafał Wysocki. Panie burmistrzu, mam takie pytanie. Zostało opublikowane ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brwinowa, bodajże część ósma. I proszę tylko o przypomnienie nam wszystkim granic obszaru ósmego, bo powiem, że bez wyciągnięcia naszej uchwały podziałowej to z pamięci to samemu mi trudno określić, o który to obszar chodzi. Dziękuję. Powiem wam, jak to się chodzi. Panie przewodniczący, to już wszystko? Tak. Tutaj chciał zabrać głos pan burmistrz Walendowski, żeby udzielić odpowiedzi panu Zbigniewowi Bartosikowi, więc proszę najpierw pan burmistrz Walendowski. Szanowny panie przewodniczący, nie wiem, ja przepraszam, że źle zrozumiałem pana prośbę. Zweryfikujemy w miarę oczywiście naszych możliwości i podstaw prawnych, czy ten zakład samochodowy należycie składuje odpady, czy zbiera. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Bardzo dziękuję, panie burmistrzu. Proszę państwa, na wstępie, zanim będę udzielał odpowiedzi kolejnym osobom, chciałbym zwrócić uwagę, że wczoraj mieliśmy posiedzenie komisji, na której jedyną osobą, która zabrała głos i sformułowała tego typu pytania, był pan radny Nyc. Ubolewam, że wszyscy państwo, zamiast pytać o te sprawy wczoraj na komisji, no poruszacie dzisiaj na sesji. Można było spokojnie, dzień wcześniej byście zaspokoili swoją ciekawość i dowiedzielibyście się konkretów. Odpowiadając poszczególnym osobom, pan radny Kurzątkowski poruszył kwestię planowanego na 2 listopada zamknięcia wiaduktu w Pruszkowie. Nie wiem, skąd ta informacja. Dzisiaj odbył się konwent gmin powiatu pruszkowskiego z udziałem prowadzonym przez starostę pruszkowskiego, z udziałem dyrektora mazowieckiego zarządu dróg wojewódzkich, pana Tomasza Lewandowskiego. I przekazywana dzisiaj informacja mówi o tym, że mazowiecki zarząd dróg wojewódzkich zleca w tej chwili opracowanie projektu drugiego wiaduktu i obok istniejącego wiaduktu ma zostać wybudowany drugi wiadukt i po wybudowaniu tego wiaduktu ruch z tego starego wiaduktu zostanie przeniesiony na nowy wiadukt. Stary wiadukt zostanie rozebrany i wówczas w miejsce starego zostanie wybudowany nowy wiadukt. Realnie patrząc, opracowanie dokumentacji projektowej, zapewne to będzie wiosna 2022 roku, wcześniej nie należy spodziewać się żadnych prac. Tym bardziej, że cały ten węzeł, nazwę to dwa wiadukty plus włączenie w ulicę Wojska Polskiego oraz w ulicę Bolesława Prusa, to szacowany koszt około 70-80 milionów złotych. Dzisiaj tych pieniędzy w budżecie województwa mazowieckiego nie ma. Jeśli pan zatem myśli o jakimś zamknięciu wiaduktu, to mogą być jakieś drobne prace konserwacyjne, które nie zamkną tego wiaduktu na jakiś długi okres czasu. Czy dzisiaj to nie było w ogóle poruszane na konwencie, czyli ta sprawa ani przez Pruszków nie była szczególnie zauważona. Być może to jest plotka, co pan przekazuje. A nie boję się tutaj tego ruchu tranzytowego, ponieważ wybudowanie tunelu w ciągu ulicy Działkowej i
Błońskiej w Pruszkowie skutecznie, że tak powiem, zapewnia możliwość dojechania samochodów czy przejechania samochodów z jednej na drugą stronę miasta Pruszkowa. A z kolei dalej położona ulica Przyszłości zapewnia ten ruch tranzytowy dla pojazdów ciężarowych, a na naszej ulicy Powstańców Warszawy obowiązuje 8 ton. W kwestii postoju taksi przyjąłem tę uwagę i proszę burmistrza Walendowskiego o to, żeby poprawić to oznakowanie. Rozumiem te żółte pasy przyklejone na jezdni. W kwestii regulacji studzienek na ulicy Powstańców Warszawy, tutaj również proszę burmistrza Walendowskiego o to, żeby jeśli te studzienki pozapadały się, a dotyczą odwodnienia ulicy Powstańców Warszawy, żeby zgłosił sprawę do powiatu pruszkowskiego, a jeśli dotyczą kanalizacji sanitarnej lub wodociągów, o to, żeby zgłosił te kwestie do brujnowskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Ponieważ to operator, gestor sieci obowiązany jest utrzymywać urządzenia i to sąsiedztwo pasa drogowego we właściwym stanie. Pytanie pana Wysockiego o ogłoszeniu, o wyłożeniu obszaru części ósmej. Przyznam szczerze, że ja też nie pamiętam, bo dwa plany miejscowe były w tej chwili przygotowywane do wyłożenia. Wydaje mi się, że ten plan ósmy to jest ulica Wilsona w kierunku, ten kwartał Brwinowa od Wilsona w kierunku torów kolejowych. Ale głowy nie dam, tu proszę zerknąć w ogłoszenie, bo zapewne tam jakieś namiary w formie opisu ulic będą. A jeśli nie, to po prostu trzeba tak czy inaczej, tu myślę, że w gestii komisji jest również kwestia planowania przestrzennego, to czy to będzie obszar 8, 4 czy 15, nie ma 15, to do 10. Myślę, że komisja w tym czasie wyłożenia też się powinna tym tematem zainteresować i wnieść potencjalne uwagi do tego projektu planu miejscowego. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Pan Michał Segit. Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, kilka słów chciałbym ad vocem odnośnie tych spraw, które były poruszane. Pierwsza rzecz taka, Pan Burmistrz sugeruje nam, abyśmy poruszali sprawy ważne dla mieszkańców na posiedzeniach komisji. Chciałbym się z tym bardzo nie zgodzić i to jest jak gdyby główny powód zabrania przeze mnie głosu. Dlatego, że to są szczególnie właśnie tutaj widzę na tym posiedzeniu, na tej sesji jest wiele spraw, które bezpośrednio mieszkańcy zgłosili. Otóż z wyjątkiem okoliczności takich jak wczoraj, to posiedzenia komisji generalnie są nierejestrowane. Nawet nie wiem, czy było rejestrowane, czy ono będzie publikowane. Natomiast mieszkańcy często czekają na bezpośrednie odpowiedzi. Jedynie jeżeli są te pytania poruszone w czasie sesji, to wtedy mogą tą odpowiedź usłyszeć i w ogóle znaleźć wydźwięk. Posiedzenia komisji, no niestety, ale to trzeba traktować takie jak generalnie posiedzenia dość techniczne, gdzie są szczegóły omawiane, a później dostanie się do tych szczegółów w protokołach jest często trudne, dlatego że protokoły są, w protokołach te sprawy są poruszane ogólnie. Panie Burmistrzu, odnośnie tych znaków, bo było tutaj bardzo dużo głosów. Takie spory są w wielu miejscach, bo uliczki są często wąskie lub potrzeby zatrzymywania się. Tylko ja mam pytanie, dlaczego nie jest stawiany częściej znak zakaz postoju B35, który umożliwia postój do minuty i podejrzewam, że wówczas czytelność intencji by była dużo większa niż znak B36. Dziękuję też, chciałem przedmówcom o tych studzienkach, to są też sprawy zgłaszane przez mieszkańców, o których łatwo zapomnieć, ale też chciałbym zgłosić właśnie tutaj, nie wiem czy do pana burmistrza Walendowskiego właśnie, czy za pośrednictwem urzędu do BPWiK-u studzienki przykładowo w Parzniewie na ulicy Przyszłości, gdzie prędkości przez samochody są rozwijane duże, bo tak można.
Są też no, tak niebezpieczne, szczególnie motocykliści się skarżyli, że to jest wręcz niebezpieczne, bo się poobniżały również na ulicy Rzecznej w Parzniewie przykładowo. I ostatnia rzecz o tym wiadukcie w Pruszkowie, to jest taka no, dziwna trochę sprawa, dlatego że faktycznie informacje są różne. Ta informacja, panie burmistrzu, pochodzi, widzę w WPR-ze w wydaniu sprzed dwóch dni na stronie internetowej, że rzeczywiście po 2 listopada będzie zamknięty. Natomiast informacja o tym, że w ogóle w listopadzie prawdopodobnie może być zamknięty, to już była w sierpniu, wrześniu. Rozumiem, że to się zmienia. Ale z tego wszystkiego i z odpowiedzi pana burmistrza wnioskuję, że generalnie to nic nie wiadomo i po prostu będziemy jako mieszkańcy zaskoczeni, dlatego że widzę, że z każdego źródła są trochę inne informacje. No to po prostu chciałbym to z przykrością skomentować, że tak ważne rzeczy, bo to rzeczywiście może sparaliżować ruch i objazdy są już wskazane zresztą, na przykład w tym artykule, że takie rzeczy są no, bardzo niepewne i ostateczne terminy są podawane no, w zasadzie faktami dokonanymi, bo kilka ulic było zamykanych w zupełnie innych terminach po przesunięciach tygodniowych różnych względem tego, co było mówione wcześniej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani Barbara Koralewska. Pani Barbara Koralewska zgłosiła się do głosu. Nie widzę już pani Barbary Koralewskiej niestety tu na podglądzie, żeby gdzieś. Chyba mówię, ale do wyciszonego mikrofonu. Nie. Ja w ogóle nie widzę na podglądzie pani Barbary Koralewskiej. Jest pani Barbara. Jest na drugiej stronie. Ale Asiu, nie... mikrofon! Pani Barbara Koralewska ma wyłączony mikrofon. Ja już jej przesłałem informację, że ma wyciszony mikrofon. Nie reaguje. Reaguje, no próbuje włączyć. Wyłącz ten mikrofon. Powinno mnie być słychać według moich informacji. Już słychać. Teraz słychać pani Basiu. Dziękuję bardzo za głos. Ja chciałam odpowiedzieć w jakiś sposób w zasadzie koledze Rafałowi Wysockiemu i panu burmistrzowi w ten sposób, że ten wyłożony plan, o którym mówił kolega Rafał, to ma obszar numer 7 i to jest rzeczywiście obszar od mniej więcej od ulicy Wilsona do Torów. Obejmuje teren byłej drzewotechniki. Na tych naszych zdalnych posiedzeniach komisji, panie burmistrzu, no nie zawsze nam się uda sprawnie połączyć, a wczorajsza komisja bardzo obfitowała w program i szeroko sobie wyjaśniliśmy i uzyskaliśmy wyjaśnienia od państwa, stąd sesja dzisiejsza przebiegła tak sprawnie. Chcę powiedzieć, że ten obszar drzewotechniki ma dopuszczalne przeznaczenie UM, czyli usługi i mieszkaniowe, w tym dopuszczona zabudowa wielorodzinna. Przyznam się, że jako radna z okręgu numer 2 czuję się zatroskana tym, dlatego że z dwóch powodów. Z jednej strony, że charakter Brywinowa bardzo zmienia się poprzez to, że my dopuszczamy zabudowę wielorodzinną w coraz większej części naszego miasta, a była to wcześniej zabudowa willowa jednorodzinna. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, że szkoła numer 2, na której obszarze pojawiłaby się nowa zabudowa wielorodzinna, no wygeneruje nowych uczniów i to będzie nas no kosztowało, no nie wiem, konieczność budowy trzeciej szkoły jest absolutnie oczywista. To tylko tyle chciałam powiedzieć, a do pana burmistrza, jeśli mnie słychać, cześć, mam pytanie, czy przetarg ogłoszony, który był na nabór pawilonów na targowisku, przyniósł jakieś efekty, czy zgłosili się chętni, czy pan burmistrz mógłby coś powiedzieć, jak przebiegają przygotowania do otwarcia targowiska? Bardzo proszę, panie burmistrzu.
Odpowiadając znowu po kolei, chciałbym zwrócić znowu uwagę panu radnemu Segitowi, że jako radni nie musicie na przykład zgłaszać zapadniętych studzienek na sesji. Możecie to robić na komisji, ale ja też wówczas i moi pracownicy, czy ja przekazuję moim pracownikom, czy burmistrz Walendowski pracownikom i kontaktujemy się z właściwymi na przykład zarządcami dróg, czy brwinowskim przedsiębiorstwem wodociągów kanalizacji i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zapadnięte studzienki w ulicy Przyszłości zgłosił pan bezpośrednio do brwinowskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Wówczas sprawa będzie bez niepotrzebnego łańcuszka przekazywania informacji, pewnie będzie załatwiona szybciej niż jak czekał pan ileś tam dni na to, żeby zgłosić to na sesji. My jutro czy w poniedziałek przekażemy naszym pracownikom, nasi pracownicy przekażą do BPWiK. To jest niepotrzebne opóźnianie załatwienia tak ważnych, konkretnych spraw, a w sumie prostych do załatwienia. W kwestii wiaduktu w Pruszkowie, no, ja przekazałem państwu informację od źródła, czy od dyrektora Lewandowskiego. O zamknięciu wiaduktu nie słyszałem, nie wiem. Tak jak powiedziałem, domyślam się, że to może być związane z pracami remontowymi. I w przypadku takiego obiektu jak wiadukt nie da się tych prac po prostu przeprowadzić, bo no, samochody nie będą omijały przeszkód na drodze, bo będzie jakieś może frezowanie nawierzchni, kładzona nowa nawierzchnia i tak dalej. I zakładam, że tego typu wyłączenie wiaduktu z powodów remontowych jest w tej chwili na rzeczy i ono jest rozpatrywane, czy też zostanie wkrótce wcielone w życie, ale to będzie wyłączenie na jakiś bardzo krótki okres czasu. Nie wiem, czy to będzie kwestia dni czy tygodni, ale na pewno nie jest to związane z rozbiórką i budową nowego wiaduktu. Tak jak powiedziałem, dyrektor Lewandowski wyraźnie powiedział, że będzie zaprojektowany, wybudowany nowy wiadukt w sąsiedztwie, a dopiero wówczas stary będzie rozebrany i odbudowany zupełnie w nowym standardzie i tak dalej. Także to jest pieśń przyszłości, na pewno nie wcześniej niż za jakieś 2-3 lata. W kwestii uwag pani radnej Koralewskiej, obszar drzewotechniki UM, także i mówi pani zabudowa wielorodzinna, ale proszę zwrócić uwagę, że po sąsiedzku na ulicy Wilsona od ulicy Leśnej znajduje się również zabudowa wielorodzinna. Budynek apteki, który jest po sąsiedzku, zabudowa wielorodzinna. I jeśli pani zobaczy na parametry charakterystyczne budynków, które określiliśmy na tym terenie, my dopuszczamy tego typu kamieniczną zabudowę wielorodzinną na tym obszarze przy tych parametrach wysokościowych, że absolutnie tu żadnych bloków nie wpuścimy w ten rejon, że tak powiem. Także tu proszę nie patrzeć tylko na... Proszę nie patrzeć tylko na opis zabudowa wielorodzinna, proszę spojrzeć na pozostałe parametry możliwości zagospodarowania tychże nieruchomości. Mogą to być budynki takie same jak budynek TBS-u na ulicy Grodziskiej. Takie są parametry, takie same. Powiem pani w ten sposób, bardzo zły przykład, bo gdyby pani się dowiedziała, czy zobaczyła, jak ja chętnie wyszperam, znajdę, że pani zobaczyła koncepcję pierwszej wersji budynku TBS-u, to proszę mi wierzyć, że my nie mieliśmy wpływu na to, mogliśmy tylko prosić TBS. TBS w pierwszej koncepcji przekazał nam taki budynek, który byłby tak pokraczny, tak nowoczesny, że zupełnie nie pasowałby do tego rejonu. Po naszych uwagach ten budynek został przeprojektowany, zmodyfikowany i proszę zwrócić uwagę, jego architektura już nie razi w tym rejonie. On jest wybudowany według pewnych nowych standardów. A na drzewotechnice, słucham? Na 3 hektarach, troszeczkę mniej, no powstanie takich budynków więcej znacznie. I ja cały czas proszę panią, żeby proszę pani... Państwa, ja mam prośbę, żeby nie wszyscy naraz mówili, tylko każdy pojedynczo i każdy zgłaszał się do głosu za pośrednictwem tabletu, jeżeli ktoś chce zabrać głos. Tu proszę panią radną, żeby przeczytała konkretne zapisy, te warunki szczegółowe dla konkretnego terenu i wówczas myślę, że oczy jej się otworzą i dostrzeże, że nie chcemy absolutnie żadnych bloków mieszkalnych na tym terenie wprowadzać. Pan Maciej Żukowski. W
kwestii jeszcze pawilonów handlowych na targowisku, bo to też sobie zanotowałem, z 19 pawilonów, nie chcę skłamać, chyba 14 znalazło swoich najemców. Było spore zainteresowanie, licytowanie. Te ceny, które były cenami wywoławczymi, zostały w niektórych przypadkach dość mocno podbite do góry. Wkrótce będziemy ogłaszać przetarg na te pawilony, o których nikt nie wylicytował. Było tak, że były pawilony i na każdy ktoś się zgłosił, ale często jest tak, że ktoś wylicytował jeden pawilon i potem odstąpił już od licytacji w innego pawilonu. No, wygrał wcześniej ten, na którym mu bardziej zależało. Pan Maciej Żukowski. Dziękuję. Ja tylko bardzo krótko na temat wiaduktów w Pruszkowie chcę przekazać informacje, które pozyskałem od radnych z gminy Pruszków. Wiadukt ma zostać zamknięty na jakieś 30 dni w związku z remontem łożysk tego wiaduktu, bo jest w złym stanie technicznym. Nie wiadomo, kiedy będzie zamknięty. Teraz WPR 24 podaje, to są medialne informacje, że po 1 listopada, po 2. Problem widzę tylko taki, że w tym samym momencie Działkowa jest w remoncie, zatem mieszkańcy osiedla Parzniew no, mogą mieć pewne problemy, jeżeli to się zdubluje. To wszystko. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Mieszkańcy osiedla Parzniew nie będą mieli problemu, bo wyjeżdżają poprzez ulicę Młodości, Wolności, Solidarności i z Gomulińskiego prosto pod tunel. Także tutaj, a oni i tak nie korzystali z wiaduktu. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Chciałbym zwrócić uwagę radnym i nawiązać trochę do wypowiedzi pana radnego Michała Segida. Chciałbym państwu zwrócić uwagę, że zapytania i interpelacje, a tutaj cały czas mówimy o tym, zadaje się burmistrzowi na piśmie. W związku z tym sugestia burmistrza, że zadawanie pytań powinno się odbywać na komisji, jest ze wszechmiar, że tak powiem, uzasadniona. Gdybym był, proszę państwa, bardzo skrupulatny w tym, to wszyscy ci, którzy dzisiaj zadawali pytania w punkcie sprawy wniesione wolne wnioski, powinienem mi odebrać głos i chciałbym, żeby wszyscy no, zapoznali się z tą częścią ustawy o samorządzie gminnym, która w niedawnej przeszłości została w tym zakresie zmieniona. W związku z tym, szanowni państwo, chciałbym państwu zwrócić uwagę, że tych głosów, ja rozumiem, że jest jakaś sprawa wniesiona, jakaś prośba do burmistrza, ale nie powinno to być pytanie i chciałbym państwu na to zwrócić uwagę. Nie ma więcej, widzę, wniosków, w związku z tym zamykam 28. sesję Rady Miejskiej w Brwinowie i bardzo serdecznie dziękuję państwu za udział.